Dzień dobry, szczęść Boże. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Kolejny Słowo Budzik. U progu szczególnego tygodnia, no choć wtorek, tak, tydzień już trwa, od niedzieli, ale 18 stycznia każdego roku rozpoczyna się tydzień powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan i ten wątek też będziemy podejmowali w Słowo Budzikach. A dziś zapraszam do refleksji nad tym, byśmy zrozumieli ducha, prawa, zwyczajów, byśmy mieli życie po prostu. Bardzo serdecznie Was zapraszam. Z Ewangelii według świętego Marka. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno? On im odpowiedział: czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno, i dał również swoim towarzyszom. I dodał: to szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu. Najpierw, co bezpośrednio mówi to słowo dla nas, do naszych uszu. Otóż w życiu mamy prawo, zasady, tradycje, różne zobowiązania. Także w życiu religijnym. I ma to swoje znaczenie. Ale jest niebezpieczeństwo, że kiedy skoncentrujemy się na prawie i na zasadach, to staniemy się wewnętrznie niewolnikami. Nie będzie w nas radości wiary, a wiara nawet może obumierać. Trzeba odkryć ducha prawa. Jezus daje tego świadectwo. Tak? Kiedy mówi, że szabat ustanowiony dla człowieka, czyli szabat ma służyć człowiekowi, a nie człowiek szabatowi. To zasady mają nam pomagać, ale nie my mamy pomagać zasadom. Tak? Co jest najwyższym prawem? Miłość. I są sytuacje, i w takiej się znaleźli właśnie uczniowie, gdzie nawet przekroczenie jakiegoś prawa, jakiejś zasady nie jest niemoralne, jeżeli wymaga tego wyższe dobro. Oczywiście nie można tego nadużywać, absolutnie tu nie chodzi o żaden liberalizm, ale chodzi o to, byśmy nie byli wewnętrznymi niewolnikami. W naszej rzeczywistości katolickiej przykładem może być podejście do postu eucharystycznego. 60 minut, czyli godzina, tak, przed przyjęciem Komunii Świętej, nie przed mszą, tylko przed przyjęciem Komunii Świętej, żeby powstrzymać się od jedzenia i picia. No i zdarzyło się, że nie wiem, ktoś zapomniał, nie wiem, przyszedł z pracy, musiał już coś zjeść, bo był głodny, tak, i popatrzył na zegarek, no i nie będzie tych 60 minut, tak, albo ksiądz szybciej odprawił mszę, krótsze było kazanie i nie było tych 60 minut, tak, nie, 55. To ma ktoś nie przyjąć Komunii Świętej? On zachowa prawo, ale co jest większym prawem? Spotkać Jezusa w Eucharystii. Czy posty piątkowe, tak? Nie będziemy jeść mięsa. Oczywiście, katolicy nie jemy mięsa, będąc w Polsce, bo w Polsce takie prawo kanoniczne nas obowiązuje. Ale czy znamy ducha prawa? Tak? Bo można nie jeść mięsa i kupować najdroższe ryby i zrobić w ogóle najdroższą kolację czy obiad, znacznie przekraczające kwotę, nie wiem, zamielone czy jakiś tam prosty obiad. I nie chodzi, żeby, a to będziemy jednak nie ryby, tylko mielone. To nie o to chodzi, tylko czy zachowuję ducha prawa i czy nie jestem wewnętrznym niewolnikiem jakichś zasad, czasem, które sobie sami stworzyliśmy. Więc też przestrzegam, patrząc w to słowo, przed jakimiś pochopnymi decyzjami, zobowiązaniami co do modlitwy i nie bójmy się czasem dokonać korekty.
że za dużo wziąłem na siebie, albo nie skonfrontowałem zobowiązań po prostu ze sposobem życia, z okolicznościami życia. To słowo również jest słowem na tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Oto bardzo was proszę, byśmy wołali w te dni w sposób szczególny do Pana, abyśmy byli jedno. Możemy być tak skoncentrowani na swojej wierze, na swojej tożsamości konfesyjnej, czyli ja jestem katolikiem, tak? A ja jestem ewangelikiem, a ja jestem zielonoświątkowcem, że nie zobaczę w bracie i siostrze z innego kościoła chrześcijanina, człowieka, który też kocha Jezusa, człowieka, który też jest zbawiony przez Jezusa Chrystusa. Możemy też być niewolnikami jakichś niewłaściwych poglądów. Nie brakuje ludzi, także w Kościele katolickim, którzy wciąż sprzeciwiają się ekumenizmowi. Mówią nawet, że to herezja. No, Sobór Watykański II jasno mówi o otwarciu na rzecz innych chrześcijan, by podjąć służbę na rzecz jedności chrześcijan. Późniejsze też nauczanie papieży, w sposób szczególny Jana Pawła II, ale także Benedykta XVI, no i papieża Franciszka. Będziemy jedno wtedy, kiedy oczywiście każdy będzie zachowywał swoją tożsamość, bo wtedy możemy też się spotykać swobodnie, ale kiedy będziemy patrzyli na Jezusa. Jeśli będziesz bardziej bronić katolicyzmu niż patrzeć na Jezusa, a ewangelik będzie bardziej skoncentrowany na tym, że jest ewangelikiem niż na Jezusie, to rzeczywiście jedności nie będzie. Jeśli bardziej będziemy bronić swojej historii, tradycji, zwyczajów, niż patrzeć na Jezusa i przyjmować to, do czego wzywa nas Duch Święty, no to rzeczywiście jedności nie będzie, albo lata świetlne do tego momentu. Co więc mamy zrobić? Żyć duchem Ewangelii. Iść razem z innymi. O tym mówi papież Franciszek. Bo idąc z innymi, będziemy coraz bardziej jedno. Bądź katolikiem. Bądź ewangelikiem. Jeśli jesteś ewangelikiem. Jeśli jesteś zielonoświątkowcem, bądź zielonoświątkowcem. Kochaj Jezusa. I chodź razem z nami. A wtedy będziemy coraz bardziej jedno. Ekumenizm polega właśnie na tym. Tak jest rozumienie ekumenizmu przez Kościół, żebyśmy coraz bardziej się zbliżali. Jezus Chrystus jest obecny między nami. Jezus Chrystus działa nie tylko w Kościele katolickim. I nie o to chodzi, że nieważne, gdzie kto jest. Nie, bo potrzebna też jest ta jedność widzialna. Ale my jej nie stworzymy. Pozwólmy, żeby Jezus nas zaskoczył. A my po prostu idźmy razem. No i nie spierajmy się, tak jak faryzeusze z Jezusem, o te łuskanie kłosów w szabat. Abyśmy byli jedno. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Niech Bóg jest z wami.